Przed chwilą było słońce, teraz spadł deszcz. Jakie nastroje przed rajdem karkonoskim? Nastroje dobre, no zobaczymy. No, pogoda jest tutaj zaskakująca, zobaczymy co będzie, no, bo jeszcze trochę czasu mamy do prologu. No, może zdarzyć się wszystko, może będzie jazda i po suchym, a może być i w każdej chwili może spaść jeszcze kolejny deszcz. A nastawienie jest pozytywne, więc jesteśmy przygotowani, będziemy sobie jechać. Czyli trasy ci odpowiadają? Trasy odpowiadają, trasy są mega trudne, no jeszcze nie jeździłem na takie, tym bardziej, że to pierwszy raz jestem tu w Karkonoszach, zresztą każdy kolejny rajd jest dla mnie pierwszym i nowym, więc no jestem pod wrażeniem odcinków i zobaczymy jak to będzie jutro, bo pewna obawa gdzieś tam zostaje, są mega trudne. No właśnie, bo jesteś w tym roku debiutantem na rajdowych trasach, rajdowego Pucharu Polski, po znakowitym wyniku na rajdzie świdnickim, masz w planie zająć podobne miejsce, czy może już aspiracje na wyższe? To jest bardzo trudne, zobaczymy. To jest bardzo trudne, bo zobaczymy. Zobaczymy tutaj po Karkonoskim tak naprawdę, czy potrafię jechać tym tempem, którym jechałem, czy będzie to lepsze, czy tak naprawdę chłopacy dopiero pokażą, gdzie jest moje miejsce. To wszystko się okaże. Trudno jest mi coś powiedzieć. Jadę po prostu dalej swoje po naukę i nie traktuję tutaj jakoś wielkiej rywalizacji z chłopakami, którzy jeżdżą od lat. Chcę jechać, odnaleźć swoje tempo i będę go szukał. Masz pilota, który jest Jeleniu Grzelinem, mowa o Adamie Jarosie. Czy ten doping z jego strony, że zna te trasy, jeździ tutaj codziennie, żyje, funkcjonuje tutaj, pomaga ci jakby w opisie, w poznaniu lepiej tej trasy, lepszym jej pokonywaniu? No jak najbardziej, no tutaj to jest dla mnie psychiczna duża też i przewaga, z tego względu, że raz, że doświadczenie Adama jest ogromne, jeździ w RSMP, dwa, jest tutaj mieszkańcem, zna te odcinki bardzo dobrze, więc na pewno dużo wskazówek mi tu przekazał na dzisiejszym opisie i no bardzo cenne, myślę, że będą to procentowały jutro na pewno. Kolejny twój rajd karkonoski z nowym kierowcą. Czy pomagasz mu odnaleźć się na tych trasach? Znaczy, czy taki nowy kierowca, to już nie, no już parę rajdów mamy za sobą, tak więc nowy nie jest. Czy pomagam? Znaczy, może powiem w ten sposób, rajd karkonoski wbrew pozorom nie jest łatwą dla mnie choćby eliminacją. Wiadomo, pod domem się jedzie, rodzina, nomen omen, wcale nie jest przypadkiem, że rozmawiamy ze sobą i te same nazwisko mamy, choćby dlatego, tak więc nie jest to wcale aż takie proste. Czy pomaga? No mam nadzieję, że trochę tak, no bo jakby nie było, no, znam pewne pułapki, wiem gdzie, co, jak można, powiedzmy, gdzieś tam szybciej pójść, nie? Oskar jeszcze pewnych rzeczy nie wie, no bo debiutujemy de facto jako załoga, debiutujemy w rajdzie karkonoskim, no więc no mam nadzieję, że trochę mu tam pomogę w tym wszystkim. No właśnie, jak to jest na temat właśnie presji? Masz tutaj rodzinę, żyjesz tutaj i startujecie. Pomaga ci to, przeszkadza? Rajd karkonoski jest jedynym rajdem, z którego nie mam jeszcze pucharu w domu. Tak więc raczej to przeszkadza. No, dwa lata temu skończyliśmy rajd 500 metrów od domu mojego ówczesnego kierowcarka Urbanowicza. W miejscu, które po prostu znaliśmy jak własną kieszeń, no i tam rajd zakończyliśmy, nie? Tak więc raczej to nie jest pomocne, nie? Tak, to tutaj ciężki, jest to jednak ciężko. No jak mówisz, no jest presja, jest zawsze jakaś tam presja, tu znajomy. I to też nie pomaga w koncentracji na odcinku, no bo jedziesz tutaj znajomy, tam ci ktoś macha, nie? I tu się chwilę rozkojarzysz i to się przełoży na jakieś tam konsekwencje. Co tu cofał tam w te czoty, które... To oni obaj tu poszli. Tylko że jeden tak...